Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście Hoyt Baleron. Odcinek kolejny, nie wiem który, 25. Pracownika sobie zatrzymamy. A postawię sobie go tutaj na razie. Później sobie nim przejadę. Nasypujemy sobie wapno. Tutaj sobie pracownik się jest z poprzedniego odcinka. Kamienie nie zbierałem, bo stwierdziłem, że są malutkie i woła mi to wcisnę. No i zaraz wam coś pokażę, jak nasypie mi się wapno. Miałem to przed odcinkiem nasypać, ale zapomniałem. Znaczy do połowy nasypałem, ale robiłem co innego. I tak wyszło, że nie dosypałem sobie tego rozsiewacza do pełnego. A mamy do zwapnowania 2 pola. Mamy do zwapnowania 40 i tutaj 37. Czekaj, bo ja mam jakieś firmy postawione. Mleczarnie i co? I przędzalnie. Aha. To będziemy się w tym powoli bawić. Dobra, i jedziemy. Mamy pełno, pełno. Szerokość robocza 18 metrów? Chyba tak. Sorry, że przez pole, ale wiadomo, to jest skoszone, zbulczowane. Właśnie nie wiem, czy to nawet chyba na dwa koszone było. Wtedy jeszcze chyba gender był do pomocy, tak mi się wydaje. Ciul, że wymusiłem. Ale tutaj mamy ściernisko i do wapna elegancko, bo sobie podniosłem ściernisko. Teraz pod kołami się ładnie ugniata. To jest taki... może nie tyle co mod, a skrypt. Powiem wam, że to robi robotę. Fajnie to wygląda ogólnie, jak jest takie wyższe ściernisko i sobie tak gniata się. Jeszcze sobie słomę zmieniłem w plikach gry. Taką ładniejszą słomę. Nie taką typową, tak jak było to w 19, takie, w sensie nie taka oryginalna ona nie jest, o. Ona jest taka, po prostu widać, że kłoski zboża leżą, tak, znaczy zboża. Może słoma leży te, tak stoi zboże na patyku, dobra, powiedzmy patyku. Na łodydze, o. O, łodygi, właśnie tego słowa szukałem. Patrzcie, jak to zajebiście wygląda. Mafesoles też to chyba używa. Krix mówił, że tak. Polski dzban mówił, że oni to używają. I na YouTube też widziałem, że były nawet takie tytuły. Nie wiem, nie oglądałem od zera długo. Bo skończyłem na 108 odcinku, chyba na bronka odcinku. Chyba tak, skończyłem jak zaczęli robić łąkę na polu 60, 61, 62. Zresztą, kto znałem Krika na pamięć, to powinien wiedzieć, o jakie pole chodzi. O ten prostokąt taki duży. Na tym odcinku się zatrzymałem i to był bronka ostatni odcinek, czyli 108 chyba. No, a powiem, że zajebiście idzie to łapnowanie i powiem, podoba mi się to, bo ścieżki jest wyższe i fajnie to wygląda, te ścieżki. Aż bym chętnie sobie tutaj jakąś uprawę jeszcze po tym zrobił. O, dziękuję. Ładnie to z wapnem wymieszać. Szkoda, że się dopiero teraz dowiedziałem o tym modzie. A nie na przykład jak już żniwa. Ale nawet nie wiem, kiedy ten mod wyszedł, szczerze. Mówiąc, nie sprawdzałem nawet, kiedy ten mod wyszedł. Poprzecznik sobie na koniec zostawię. No nie, no zarąbiście to wygląda, nie? Aż mi się podoba.
elegancko to wygląda. Byle na więcej mapach tak działało. Ale na Sorgu to chyba nie będzie działać, bo pliku Sorga nie było. Bo był jak to było? Tam było rzepak, owies? Rzepak, owies, pszenica, jęczmień. Te cztery pliki chyba było tylko. A Sorga nie było. I kukurydzy i tego nie było, więc... Ja powiem wam, że na tej kwestii siernicko jest trochę wyższe, to jest lepsze. Z tego względu, bo... Przynajmniej widać, że trochę wyżej było golone, a nie tak, że przy ziemi. Jak to bywa w oryginalnym siernisku. Na GPS-ie nawet te ładne, równe ścieżki się tutaj ugniętają. Z to mi się podoba. To na tym drugim polu już tak nie będzie, no bo tam jest zmuszowane. Nie wiem, zobaczę, czy jakąś uprawę to walnę, czy od razu siewnikiem wlecę tutaj. W sumie takim dużym środowisku z siewnikiem mogło też być ciekawie to wyglądać. Bo tutaj jeszcze rzepak zasieje. Bo to był jęczmień. No, jęczmień był. Tak, bo posiłem tu na dwa kombajny. O, bo chyba sorgo było. Dwa pola. Chyba, że mi się sezony pomyliły. Nie skład gleby, tylko rodzaj... A tu rzepak był jednak. Tu był rzepak, a to było sorgo. Dobra. No i elegancko. Dobra. Tutaj zaraz będzie zwapnowane jedno pole. Poszło nawet tego wapna. Miałem 14 ton. Bo trochę szybko wjeżdżam te ścieżki. Do tego to tak trochę nawrot tak trochę dziwnie wygląda. Ale czuję się, że po kombajnie będzie petarda, nie? Ja sobie to sprawdzałem na kombajnie już. Specjalnie sobie ten klik odpaliłem. Znaczy nie odcinkowy sobie, tylko ten taki inny, gdzie sobie tam testowałem mody i robiłem osiągnięcia. Robię sobie osiągnięcie na przykład takie, że musiałem przejechać ciężarówką 30 km, czy tam 50 km, nie pamiętam, ale chyba 50. Tak, 50 km było takie osiągnięcie. I musiałem naprawić ciągnik 25 razy, to też było osiągnięcie za to. No i tam takie różne sobie osiągnięcia robiłem. Typu jakieś postaw tam, jakieś postawić 15 uli. 10 fabryk mieć. Takie rzeczy. No i dobra, ładnie zapalane. Teraz czas na drugie pole. Kurde, nie pamiętam, o który zaczynałem odcinek. Serio. Muszę zobaczyć. Mamy 10 minut. Nie wiem, może cosplaya tu stawię, zobaczę. Albo zwykłego pracownika puszczę i ciu. Zwykłego pracownika puszczę sobie tu da radę. Tam tego drugiego go puszczę, bo tego krótszego puszczę i sobie powinien dać radę. Puszczę pracownika zwykłego i da radę. A on nie zakończył, bo on dojechał do tego. Mógł tam zaraz poprzeczniaki wysieć, no ale tam pojadę z wałami już. A bo wiecie co? Dobra, my się przesiadłem. Zrobię tak, że...
Puszczę sobie pracownika. Puszczę sobie pracownika i on sobie dojedzie na pole. Jak to było tutaj, Arion? Nie Arion, ten MF. Przejedź. Dobra, damy cię tu. Tam możesz sobie zaparkować na spokojnie. Ja i tak tam muszę jeszcze dwa poprzeczniaki walnąć, żeby mógł wałować. Wiadomo, jak ja chciałem, to sobie poprzeczniak zrobiłem. Ale pracownikowi nie robiłem poprzeczniaka i wtedy sobie tam szybciej nawracał. 14 tysięcy. W tym farmingu jest fajne to, że te samochody tak szybko jeżdżą. To jest bardzo duży plus, że oni poprawili te samochody. A nie, że one jeżdżą sobie, kurczę, tak jak kiedyś było, że one po 30 na godzinę jeździły. Że ja sobie jechałem ciągnikiem i go wyprzedzałem. To tak było, tak było w 19. A co do 19, to mam jeszcze dużo rzeczy. Kurwa. Serio, aż na asfalt muszę ci wyjechać, bo ty nie ogarniesz. Nie wiem, nieraz dziwnie to działa. Ale to zauważyłem, że tylko na mojej gospodarce tak się dzieje. Byłem na M-Kriku, wyjeżdżam równo z płotem, w sensie za płot kawałek. Nawet do asfaltu nie dojeżdżam, puszczam pracownika i ja sobie normalnie ogarnię, nie? Trasę. No tutaj on coś nie może tego ogarnąć. Muszę mu na asfalcie stanąć albo od strony pola. Dobra, poprzeczniaki ogarnięte. Tu linia drzew przejadę. Jeden przejazd. To na nawozu, to na naszym jeszcze. Dobrze, tak to tu naszym nie ubywa. W sensie ubywają, ale nie tak szybko. Może tak miałem powiedzieć. Pociąg jedzie po prawej. Mamy godzinę 15:34, niedziela 4 września. Ten odcinek jest już na przyszły tydzień. Czyli na poniedziałek prawdopodobnie. Albo wtorek. Nie wiem, jak to tam wypada, szczerze mówiąc. Muszę zobaczyć, jak to tam wypada, serio. To tej lampy to raczej bym nie przejechał przez tą lampę ciemnikiem, więc... Ale tu też mu zrobię te dwa, trzy, tam trzy poprzeczniaki. Przecież widzę, że tu dojechał akurat tutaj z wołami. Widzę, że on tu ładnie dosiał. Ale wiecie, tak czysto formalnie, żeby nie było. Żebym później poprawić, nie musiał po nim. Dobra, cofamy. GPS-a odpalę. Dobra, Jogin, grzejesz kolego. Ja wsiadam, rozkładam wały i idę zobaczyć, jak to wygląda z polem numer tutaj. Jak on to wapnuje. O kurde. To widzę, że na dwa razy poprzeczniaki bym musiał zrobić, ale dobra. To się ogarnie jakoś. Teraz jak to zacząć wałować?
Nie wiem, czy lecę po przeszniak? Właśnie nie wiem, jak to wałować nawet. Najlepiej by było tam od tych drzew od góry. Oj, chyba tak będę musiał zrobić. Ja przelecę tam od tych drzew od góry. 12 godziny wałujemy. Powiecie, że dopiero co było wałowanie na M-Creeku, ale tutaj dorzuciłem sobie wapno jeszcze 10 minut. A wałowanie sobie zrobimy 15, także było te 26 minut odcinka. Bo mamy 16 minut. No i chcę, żeby mniej więcej porówno było, tak? Że 10 minut było właśnie tego. 10 minut było wapnowania, to 10 minut, czy tam 15, zrobimy sobie wałowania. Wiadomo, że ja tego nie skończę pola na odcinku. Ale trudno. Sobie poza odcinkiem dokończę. Ale poza odcinkiem to zwałować teraz dwa będzie. Jeszcze kurde, no zastanawiam się nad tym polem tamtym, co żebym wapnął. Czy tam robić jakąś uprawę? Czy od razu siewnikiem tam lecieć? Tego jestem akurat, nie jestem pewien. To 512 metrów pisałem. Dobra, 12,2 i jedziemy. Dwa poprzeczniaki sobie muszę zrobić. Najgorzej jest zacząć wałowanie. Potem jak się walnie te dwa poprzeczniaki, to już jest 24 metry. Więc to już wtedy robota idzie. Wtedy już tylko nawracanie to. Robotka będzie szła. Ogólnie wałowanie spoko robota. Nie narzekam na wałowanie, lubię nawet wałować. No to nawet spoko, idzie 12 metrów, 12 godziny. Może jakby lekko szybciej jechały te wały, tak do 15. Tak jakby z 15 leciały te wały, to myślę, że nawet spoko by było. No ale... Jak się ustawili 12, no to jedziemy 12. Nie będziemy tu decydować. No dobra, można powiedzieć, że praktycznie jeden przejazd. Albo powiedzmy, że dwa przejazdy, tak? No bo tamtym przejazd też się liczy, jakby nie było. To dwa przejazdy i klin mamy zwałowany. Tam równo z rogą praktycznie wyjdę. Tak nie do końca równo, ale tam na pół przejazdu zostanę tylko. Więc tak, nawet słabo to idzie. Bo to jakiś kamień nie zebrany, ale to wał wciśnie chyba od razu. No, o tym mówiłem. Podniesiemy sobie wały. Sobie wyjdziemy tutaj. Na trzy przejazdy, no. Na trzy, nie na dwa. Dobra, nie. Nie, bo powiem, że z daleka to trzy szkiel nasze wyglądało z daleka. No tak, zapomniałem, że to jest Masy, ten ulubiony, co ma problemy z biegami. Będziemy jechać tak sobie 8-9 na godzinę. Ale D3 już nie wrzucisz, nie? Albo
No, na D3 byś miał lepiej, bo byś pojechał 12 na godzinę na takiej dyżurze. Że lekkie podniesienie. O, kurde, Żyda zrobiła. No dobra, już nie będę cofał. Zobaczymy. Ile mam minut? 20. 21. Więc jeszcze 5 minut. No i siewnik będę mógł na gospodarstwo wysłać. A ja sobie tutaj będę męczył tego Maseja. A4? Ciekawie. No i na tym A4 jedzie 12 na godzinę, to nie jedzie na tym A. Ale słuchaj, że go fest piłuje na tym A. Bardzo mocno go tam piłuje, z tego co słyszę. A czy ja mogę sobie go puścić tutaj? Z tego miejsca na przykład. Czekaj, składa się i ciekawe, czy do asfaltu wyjedzie. Pa, pojechał. A czyli jednak ogarnął. No okej, okay. Jak ogarnął, to dobrze. To mi się w takim razie podoba. Jak się trasa ogarnę, to chwilowa sukcesu. Dobra, i wałujemy dalej, nie? No wiadomo, że on tam przez ten nie przejedzie, więc musi lewo skręcić. Już pewnie jak ja bym jechał, to bym lewą stroną przejechał tam. Bym nie musiał tutaj później skręcać, ale to wieta. Właśnie, że dodali coś nowego w tym farmingu pracownika. Że można sobie go wysłać z pola na gospodarstwo, albo z gospodarstwa na pole. Dobra, a ten tam chyba skończył wapnować. Tak, skończył. Trzeba będzie mu poprzeczniaki porobić, ale to... A już po odcinku sobie zrobię. Na spokojnie sobie to ogarnę. Wały się kręcą, to najważniejsze. Dobra, robota i pójdzie. Tabaka to nie koks. Walę ją w nos. Dobra, w sumie pół pola zwałowane. Więc dużo do roboty po odcinku nie będę miał. Więc to mi się podoba, że po odcinku nie będę miał dużo do roboty. Przynajmniej szybko save'a ogarnę. Mamy 25 minutę. Więc dojdziemy do końca, zawiniemy i skończymy. Taki będzie finał odcinka. Dobra, zakończył pracę po dobrze. Robotajku idzie. Powiem wam tak, że z 19
Jeszcze bardzo długo będziemy siedzieć w 19. Szybko się nie dostaniemy z 19. Prędzej z 15 i 13 się dostaniemy niż z 19. W sensie chodzi o odcinki. Bo tam jeszcze będzie. O, tam będzie odcinków o odcinków jeszcze. No i z Wojską Dwójką też się nie rozstaniemy, no bo wiadomo, tutaj zakończymy te trzy serie. I dwie na pewno sobie zaczniemy nowe. Bo już mam mapy wybrane dwie na serię. Niekoniecznie mody, ale. Ale mody to jeszcze czas. Też nie ma co przesadzać z Wojską Dwójką. Na razie mam trzy serie. To wam musi wystarczyć. Jak już jedną będziemy się zbliżać do końca. Na przykład, no nie wiem co tam jest najszybciej do zakończenia. W sumie to nic, bo widać jak tu jestem porozwijany. No może jakieś Nylandy. No to tylko czy to mam kupione, a gdzie tu jeszcze tyle do kupienia, nie? Wszystkie pole jeszcze zostały do kupienia, maszyn pełno. Więc tu zanim ja to serio skończę, to się ze 2 lata zejdzie. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, ocencie kanał, podajcie kolejne filmy, trzymajcie się, cieplutko, cześć, pa pa.